Marta Paszkin i Paweł Bodzianny udzielili ostatnio wywiadu w programie magazynu Party. Opowiedzieli w nim o przygotowaniach do narodzin córki. Zdradzili też co nieco na temat imienia. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to prawdopodobnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych par z Rolnik szuka żony. Poznali się dzięki udziałowi w 7. edycji popularnego programu. Po zakończeniu emisji postanowili kontynuować znajomość, a niedługo potem okazało się, że narodziło się między nimi prawdziwe uczucie. Na ślub nie musieliśmy długo czekać. Małżeństwo razem wychowuje córkę uczestniczki z poprzedniego związku i wspólnego syna. Niedawno Paszkin ogłosiła, że ponownie jest w ciąży. Teraz w wywiadzie zdradzili, jak wyglądało wybieranie imienia. Rolnik szuka żony. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny o wyborze imienia dla córki. Tak nam je obrzydzali, Marta Paszkin zamieściła na swoim instagramowym profilu fragment wywiadu dla magazynu Party. Dotyczył on przede wszystkim przygotowań do narodzin dziecka. Na początku para zdradziła płeć. Niedługo powitają na świecie córkę. W dalszej części prowadząca rozmowę zapytała się małżeństwa, jakie imię wybrali dla pociechy. Powiemy, jakie było. --. Ona bardzo chciała mieć siostrę, ale jak usłyszała, że będzie Janina, to powiedziała, że woli już mieć brata, dodał Bodzianny. Dalej Paszkin i Bodzianny wymieniali, kto z bliskich narzekał na ich wybór imienia dla córki. Rolnik zdradził, że przeciw był jego ojciec i teściowa. To ona nam tak je obrzydzała. Zareagowała od razu Marta. Później wyznali, że to uczestniczka wybrała ostateczne imię. Pierwsze, jakie powiedziała, mówię, super, powiedział Bodzianny. Nie zdradzili jednak, jak nazwą córkę. Podpowiedzieli za to, że zaczyna się na literę znajdującą się w pierwszej połowie alfabetu. Macie swoje propozycje? Fani szybko zaczęli komentować nagranie z wywiadu. Nie wszystkim jednak spodobał się pierwotny wybór pary. No nie skrzywdziłabym dziecka imieniem Janina, jak dla mnie nie. Żadne Janiny, Gabriele, Stanisławy, Kazimierze, Ryszardy ip. Ale imię to kwestia gustu, nie Janina. Są inne piękne imiona. Przyjdzie szkoła i się zacznie. Nie podoba mi się niestety Janina, to nie ta epoka, pisali. Pojawiły się jednak głosy i od tych, którym takie imię przypadło do gustu. Piękne imię, Janina ładnie, mi imię Janinka bardzo się podoba, czytamy.